chcemy zapytać was o bardzo ciekawą relację w tym filmie, miłosną, bo Maciej zakochuje się w minimalnie starszej od niego kobiecie. Właśnie, teraz czy to zgroza, że ona uwodzi młodszego? Jak wam się, jak się odnaleźliście w tych rolach? Agnieszko, jeden niewiarygodny wątek w tym filmie, że jestem starsza od Maćka. Prawda? Kompletnie niewiarygodny. Bardzo byłeś uprzejmy, mówiąc, że tylko minimalnie jestem starsza. Więc nie, dosyć to... Jakoś poszło. Tak, dosyć płynnie powiedziałabym. Ale to fajna relacja, bo ludzie poddają dyskusji ten wątek. Budzi emocje, tak? Czy tak jest w życiu, znamy takie osoby, że owszem, były w tej takiej relacji, więc co w tym złego? Właśnie, czy spotkaliśmy się z takim odbiorem, że ojej, nie wypada? Z takim odbiorem się nie spotkałem, ale ja wierzę w to, że jeżeli ludzie czują między sobą chemię i że jeżeli jestem ze sobą dobrze, to żadna różnica mniejsza czy większa nie ma żadnego znaczenia. Ja sam byłem kiedyś w takim związku i to było świetne, więc jeżeli są jakieś do przełamania stereotypy, tak, no to trzeba to robić. Pewnie. Ale twoja bohaterka nie jest od razu taka pewna tego, że warto w taką relację chociaż na chwilę wejść. Nie, bo to jest zabawne, bo to moim zdaniem to, co jest bardzo fajnego w tej historii, o czym też mówi Maciek, wydaje mi się, to jest to, że to w żadnej sekundzie nie jest wyrachowane. To nie jest jakiś pomysł na to, żeby kogoś uwieść z jednej albo z drugiej strony. To się po prostu nagle wydarza i po prostu dla niej gromem z jasnego nieba nagle jest Daniel Wojnar. I to jest jakby cudowne, ponieważ jest ktoś, kto bardzo chce kontrolować wszystko. I nagle scenarzyści dają mu takie coś, że on jakoś niczego nie będzie mógł skontrolować, nad niczym nie będzie panował i nagle coś takiego się niesamowitego wydarzy, co w jakimś sensie zmieni jego życie. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze. Wszystkie rzeczy, które na lepsze zmieniają nasze życie, powinny się zdarzać. Tak. A powiedzcie, jak wygląda praca na planie takiego filmu? Bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że to musi być coś tak fantastycznego. No tylu tak fajnych, wybitnych aktorów. Przecież musicie się też dobrze znać. Temat oczywiście, że momentami wzruszający, ale też często jest zabawny. Czy tu jest miejsce na improwizację i wiele dialogów wymyślacie na planie? Czy jednak jest żelazna dyscyplina, reżyser pilnuje, żeby wszystko działało jak w zegarku? Myślę, że scenariusz był dosyć dobrze skonstruowany i może w ramach dialogów nie improwizowaliśmy aż tak bardzo, ale też pamiętam jakby dużo zabawy. Tak, w tym mieszkaniu pamiętam, że kręciliśmy zdjęcia, to tam też pozwalaliśmy sobie na... W tym mieszkaniu, znaczy gdzieś tu niedaleko? Czy... tak to zabrzmiało. Widzieliśmy na ekranie. Tak. Znaczy, ja mam jakieś... Reżyser dawał chyba nam też takie pole. Plus. Żeby... Nie, poza tym to jest taki gatunek. Nie, chyba nie mamy aż takiej... A dobrze ci się grało w tym gatunku po wielu ponurych filmach, w których albo byłaś pokrzywdzoną matką, albo byłaś kobietą na rozstaju. Albo krzywdzącą matką. Albo krzywdzącą matką. Słuchaj, dobrze, że nie babką. Powiem ci, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja bardzo mi się podobał scenariusz. Szalenie mi się podobało, że zagram z Maćkiem, z Erykiem i że zagram z Leszkiem Lichotą, z którym miałam jedną scenę zbiorową. Ale wreszcie się spotkaliśmy w filmie. To jest to cudowna odmiana. I to dla aktora, myślę, jest idealne, że możesz wskoczyć w zupełnie inny świat. I tu w jakimś sensie bez takiego jakby wewnętrznego poczucia humoru i takiego wewnętrznego nerwu jest bardzo trudno to zrobić, bo to w jakimś sensie musi cię jakoś energetycznie podnosić, nieść i jest świetne wspomnienie tak naprawdę. Chciałem dodać też, że byłem bardzo podekscytowany pracą z tobą. Ale ja chcę powiedzieć, że to dla mnie było, zrobiło to Agnieszkę, to kocham, wiadomo, to jest aktorzyca. Maciek przestał być chłopakiem, zaczął być facetem, aktorem filmu. I to jest też ten twój krok w tą stronę. Trochę, sorry, no jak recenzja na DVD, naprawdę. Dobre to było. Warto pójść, ja się podpisuję wszystkim. Wyszedł mężczyzna. Warto, naprawdę, warto zobaczyć ten film chociażby dla tego wątku, ale dla wielu innych, które są w tym filmie. Serdecznie Państwu polecamy. Taka pogoda. Najpierw na spacer, a potem do kina, na polski film. No i miłość jest wszystkim. Podpisujemy się, prawda? Tak. To prawda.